Witam Was ludzie, z tej strony Survi, a my zaczynamy. Dodatek DLC do Atomic Hearta, Unveil Inside, więc bez moich większych pytań zacznijmy. I zobaczmy, jak wygląda ten dodatek. Popełniasz wielki błąd, powinieneś się udać do Czołomieja. Jak tego chcecie, to sami tam idźcie. Co to ma być za samosąd? To jest moja. Przeprowadziłam cię do naszego ciepłego gniazdka, kochanie. Cały kompleks należy do nas. Możesz ze mną zrobić, co chcesz. To burza namiętności, mój ukochany. Uwielbiam to, kotku. Jesteś niezmordowany, kotku. Prawdziwy naczo. Masz naszą miłość. Nasz przytulny światek, w którym możemy żyć razem już na zawsze. Tylko we dwoje. Uwielbiam cię, kochanie. Szaleję z podniecenia. P1, P2, P3... Co tu się do diabła dzieje? Robisz mi jajecznicę z mózgu? Nie martw się, kochany, już po wszystkim. Operacja się powiodła. Doszłam do końca. Czy dalej zabijasz ludzi, dewiantko? Ty... Kochany, kompleks Mendelejew jako pierwszy został dotknięty awarią kolektywu. Nikt nie przeżył. Nie licząc tej starej baby, która próbuje mnie... ujarzmić. What the fuck? Ja pogubiłem się. Wyjdź z hotelu i uwolnij się od Nory. What? Ej, 50 minut w podstawce się nie dało walczyć. Ej, ja Charlesa nie mam. Okej. Okay. Jak chcą wyjść? Czy ja zaczynam od zera? Okej. Jak do czorta jasnego stąd wyjść? A. Ważna wiadomość, rozkaz towarzysza wszyscy. Polimerizacji, potrzebne wakacje. No dobra, tutaj to się chyba nic nie zmieniło. Jacie! Co to za zamieszanie? Nora! Wyłącz to cholerne coś! Nie mogę, kochanie. To część mojego protokołu obrony. Aktywuje się automatycznie. Przegoń te wiedźmy, a protokół sam się wyłączy. Mamy tu prawdziwą burzę! To burza namiętności, mój ukochany. No i nie mogę dalej iść. Wątpię, że uda mi się przegonić to babsko. Nie możesz czegoś zrobić? O! Ależ nuda. W porządku, pomogę.
Dlaczego nie mogłeś się zachowywać normalnie od początku? Jesteśmy drużyną, mój drogi. Okazuje się, że pomaganie ci jest cudowne. Miałem kiedyś taką drużynę. What the heck? Kiedy to się dzieje, jeśli chodzi o historię? Okej, to nie ten sposób. Ty, ja jadę do góry, czy mi się wydaje? Nie, to się zsuwa do mnie, dobra. What the fuck? Nie ogarniam, co tu się nawet dzieje. No okej. Na razie cisza, spokój, ładna okolica. No więc? Co ty mi zrobiłaś, wariatko? Teraz należymy do siebie. Synchronizowałam twój moduł Woschod z moimi falami. Podziękowałbym ci, gdybyś go wyjęła, ale ty też jesteś manipulatorką. Skwary. Mam już dość. Ktoś mi da jakąś broń, toporek. Albo coś. Nie pogardziłbym nawet kurde kluczem francuskim. Albo czymś coś w tym stylu. Z nory? Nazywaj ją jak chcesz, to śmierć. Kiedy przestanie się z tobą bawić, wykończy cię. Przepraszam za łacinę podwórkową, ale to po prostu sucz. Co o niej wiesz? O dziwo niewiele. Od dawna jestem tu barmanem. Ludzie często wspominali, że kiedyś była jakąś psycholożką. Zaskakujące. Podobno zainstalowali nowe algorytmy w automacie renowacyjnym. Sztuczną inteligencję, ale system nie wytrzymał za długo. Ludzie panikowali albo byli przerażeni, a rozmawianie z nią było dla niektórych powodem do wstydu, więc projekt zamknięto. A jednak powróciła. Ano, sucz. Przepraszam za prostactwo. Długo się jej opierałem? Chlałeś jak szewc. Wpadłeś tu i zamówiłeś 200. Na początku byłeś przeszczęśliwy, ale potem wokół zakręciła ci się łza. Coś mamrotałeś. Może walczyłeś z jakimiś wspomnieniami? Może z tą diablicą? Wyszedłeś i tyle cię widzieliśmy. Potem wszystkich wykończyła. Sucz. Przepraszam. Co tu się stało? Po awarii? Ktoś wypuścił siedmionogi. A potem świry oszalały. No jasne. Świry? Ano. Próbowaliśmy się im opierać, ale nie jesteśmy żołnierzami. Za to były nimi roboty, które nas zaatakowały. A potem wybuchł chaos. A ta lubieżna, napalona lodówka złapała każdego z osobna i zabiła. Sucz. Właśnie. Dużo ludzi zginęło? Nie dużo. Wszyscy. Po awarii kolektywu nie każdy wrócił do pracy. Niektórzy wtedy zginęli. Sam widziałeś. Ale próbowano pomagać tym, którzy ocaleli. Hotel był pełny. Skwary. Kto by pomyślał, że system może tyle razy zawieść? Cholera, co zabawne. Skwary. I niedorzeczne. Przepraszam. Ano, taki zły nawyk. Pracuję nad tym. Sam niedawno go zauważyłem. Cóż, wracamy do gry. Dajcie mi sekundę. Działa bez Charlesa. Okej, okay, o tym to nie wiedziałem, że skaner nie działa bez Charlesa. Tuż odkryłem wcześniej, że skaner w ogóle nie chodzi. Ale miło, że jest taki ten... aluzja jakaś drobna. Ja cię, ja widzę znów te dymki.
kapiczona. Gdzie ja w ogóle jestem? Tu widzę góry. Przyprowadziłam cię do naszego ciepłego gniazdka, kochanie. Cały kompleks należy do nas. Nikt tu nigdy nie wejdzie. Nasza radość będzie wieczna. Aha, oczywiście. A co z tą wiedźmą? Babcią Ziną? Och, tak! Wyjaśnij jej, że marnuje tylko czas. Złotko, niech nas zostawi, żebyśmy mogli być szczęśliwą rodziną. Ale ostrożnie, jej marionetki mogą być wrogie. Marionetki? Dobra, nieważne. Porozmawiam z nią później. Ty się stąd nie ruszaj. Czy jakieś rady słyszałem? Bożeż, kochany, co tu się działo? Ani tu broni, ani tarsa, ani nic. Weź tu coś ogarnij. Ani tu pistoleciku, ani kurde tu nad kałasznikowa, ani tu... No nic. Tylko pięściami mogę walczyć, w dodatku jedną, a nie dwoma. Jak ci się udało mnie zdobyć? Nie ma rękawicy, nie ma ochrony, pamiętasz? Wszystko zrobiłeś dobrze, kochanie. Aha, bardzo mi miło. Nawet nie wiem, która z was jest gorsza. Co masz na myśli, mój drogi? Jeśli mam wybierać, to wolę to, czego jeszcze nie próbowałem, kochanie. Boże, babcia Zina jeszcze będzie? Powrót starych postaci? No, szukam jakiejś broni w razie czego. Czy czegokolwiek do obrony. Ja się trochę cykam tej okolicy, powiem szczerze. Co ci się nie podoba, kotku? Możesz ze mną zrobić, co chcesz. O co chodzi? Chcę odzyskać wspomnienia. Dowiedzieć się, kim jestem, z kim byłem. Nie chcę się kręcić z jakąś porąbaną babą. Jestem najlepszą babą, kochanie. Nie obrażaj mnie. Umiem gryźć. O czym pani mówi, wasza wysokość? Nie widzę tu żadnego automatu renowacyjnego. Jak ty w ogóle mówisz? To tajemnica, mój rycerzu. Kobieta musi mieć sekrety. Ale nie martw się, że cię pogryzę. Mam nadzieję, że nie będę musiała pokazywać ci ząbków. Hej, uważajcie! Nie podepszcie tych papierów, młody człowieku. Właśnie je czytam. Nawet o tym nie pomyślałem. Ha, zabawne to sformułowanie. Nawet o tym nie pomyślałem. Co w nim zabawnego? Widzicie, po śmierci cały czas myślę o myślach. Zdałam sobie sprawę, że jestem dumna ze swojego rozumu. Co tu robicie? W Mendelejewie uprawiamy chemię. Oto coś ciekawego. Szukałam obszarów, które wymagają głębszych badań. Wiecie, czego się dowiedziałam? No czego? Badania nad chemią można znaleźć wszędzie poza jednym obszarem. Czasem. Czas to jedyne miejsce, w którym nie zachodzą procesy chemiczne. Błąd przeżywalności? Może nie trzeba było szukać niczego nowego, a skupić się na lukach? Ależ macie żywy umysł. Co wy nie powiecie? Jak na ironię skończył mi się czas. Choć uważam, że czas nie istnieje. Jest po prostu czynnościami i myślami, którym właśnie daje się ponieść. Trupy naprawdę potrafią być zabawne. Cóż, spoczynek to ważna część spoczywania w pokoju. Po co się smucić, kiedy się wypoczywa? Zwłaszcza, gdy jasno się myśli. Myślę, że to trochę upiorne, kiedy umysł jest uwięziony w ciele. Nie, jeśli można się go pozbyć. Dlaczego jesteście w to tak zaangażowani? Młody człowieku, miałam już niewiele czasu. Byłam stara, groziła mi demencja i obniżone funkcje poznawcze.
Kolektyw był niesamowitym ewolucyjnym skokiem naprzód, ale moje ciało wciąż przemijało, mój mózg także. Z przerażeniem zdałam sobie sprawę, że moje ciało przeżyje mój umysł. Lekarze dawali mi najwyżej rok. Nieustępliwa chemia. Ano, to okropne. To było okropne. Teraz wręcz przeciwnie. Wiek wspaniale stymuluje działanie, młody człowieku, a wieczność to wspaniała reakcja, która już zachodzi nieustannie. Co teraz? Teraz jestem babcią, która skoczyła w czasie. Prowadzi mnie nie chemia mojego ciała, lecz mój umysł. Potencjalnie mam całą wieczność na naukę. Interesujące, ale muszę iść. A więc do boju, młody człowieku. Pamiętaj, umysł nas prowadzi. Pytanie brzmi, dokąd? Boże, kochany, ale tu nie zejdę. Na dół też nie zejdę. Ale chamstwo. Ja muszę się na dół dostać, tak? Ja cię... Jakim cudem ja tu w ogóle utknąłem? To nasz dom. Obronimy go razem. Dom? Chyba więzienie. Nie złość się. Pozwolę ci wejść na spacer, mój szczeniaczku. To jest chora laska. Ta nora jest chora. A dokąd mogę sobie pospacerować? O, na górze jest tyle przepięknych miejsc. Ale musisz wrócić, gdy tylko porozmawiasz z tą wiedźmą. I tak po prostu mnie wypuścisz? A co, jeśli nie wrócę? Przecież to niemożliwe. Całkowicie ci ufam, najukochańszy. Porozmawiaj z wiedźmą, potem do mnie wróć. Ja pierdyle, co to za świr? A coś na dole jest? Ty, ja to chyba byłem. Albo tak samo są budowane te pomieszczenia. Ja cię. Co zrobiła babcia Zina, że cię tak rozzłościła? Chcę przejąć władzę nad moimi umiejętnościami, jak ten sukinsyn Pietrow. Ale mój obrońca odciął mu głowę. Nie dotknąłem go. Mówiłem ci, sam to sobie zrobił. Ależ oczywiście, skarbie. Tak właśnie było. Jak już mówiłam, ufam ci. Sam to sobie... Skwary. Tak ja sobie myślę, w jaki sposób Filatowa przyczepiła mu głowę? Co zrobiła? Mój naiwny Siergieju. Co? Ukochany, ta zdzira Filatowa po prostu wyciągnęła czujnik śledzący z mózgu tego ścierwa. A Pietrow podłożył go w zwłokach. To oczywiste. Przestań się śmiać. Oczywiste. Pietrow to sukinsyn i to jest oczywiste. Skończ, muszę pomyśleć. Ależ z ciebie naburmuszony kotek. Na stoliku przy... Na stoliku co mam? Bo nie dosłyszałem. Wyjdź z hotelu, uwolnij się od nory. What the fuck? Wygląda jak czekolada. Śliczne, prawda? To mój prezencik dla ciebie. Pamiętaj tylko, że to przedmiot jednorazowy. Użyj go tylko w ostateczności. Rozumiem. Alionka. Co to jest Alionka? Serio, żadnego pistoletu mi nie dacie. O, ale to może być. Może się przydać, ależ miejscówka. Co to kurka jest? Mewa. Trochę jak topór to wygląda.
Okej, okay. Delikatnie mi mówi, gdzie jestem pod względem lokacji na mapie. Jakie to spoko jest? Dobra, mogę z ciebie zabrać, czy nie? Zablokowana możliwość! O kurka, szkoda. Nie mam w ogóle apteczek, nie mam nic. Dobrze, chociaż podwójny dasz mi zostawili. Dobra. Cie, panie. Tamten mnie zaatakuje, ten środkowy. Odskoczyłem! W długą! Może nie umiem chodzić, pomóż się. What the? Hamie! Co to za nowe stwarki są? Właśnie dość tak czułem, że on się poskłada, dziad. Jezuś, mać. Co to na składane stworki są? Nie wiem, ale już się ich boję. Kurde, nie... To jest najgorsze, nawet nie wiem... Co po się... Po tych nowych, kurde, dziadach mogę spodziewać. No chodź. Serio? Mogę ich tak zabić? Spoko. Jacie. Gdzie w ogóle jestem? Teraz już kupiłem się, jeśli chodzi pod względem mapy. O, domy tu byłem bardziej zinę. Jeszcze ty chasz? Odłap się, zdrajco. Skończ wrzeszczeć! Wyciągnij mnie stąd, a pogadamy jak ludzie! Jesteś deserterem, a nie człowiekiem! Widzisz, coś zrobił? Żołnierze! Brać go! Ej, babciu, czyś ty ociepiała? Uspokój się! Alionetka, gdy otarza cię, poradzisz sobie... Skwary! Żych tu wysrało! Co z tymi neuroczekoladkami? Co tu się... Ale pierdzielnięcie. Przydałaby mi się jeszcze jedna Alenka. Albo i 10. Nie pogardzę też porządną bronią. Na pewno gdzieś znajdziesz jedne i drugie, ukochany. W międzyczasie użyj wiru pulsacyjnego. Mój własny wir? Gdzie go dostanę? Już go masz. Ulepszyłam twój moduł Bossord. Nie pamiętasz, Złotko? Naciśnij przycisk zasilania komputera i uderz wrogów,
neuroimpulsy. Niedługo to wypróbuję. Dokąd teraz? Do grobu, ty szczurze. Uspokój się, nie jesteś w moim scenariuszu, nie rozumiesz? Tak. To jest najgorsze, że nie wiem, czy jest sens eksplorować teraz. Może pistolet znajdę, albo coś? Dobrze miło, że mogę ich rozkręcać. A rozkręcone stanowią mniejszy problem niż skręcone. Nora, gdzie jest wyjście? Nie ma tu sygnału, przecież oczywiste. Babciu, dobra, dam sobie radę. I nie wiem, czy jest sens eksplorować, naprawdę, dobra. Co na ten moment nie eksplorujmy, dopiero jak nam Charlesa oddadzą czy coś. Jakąś alternatywę dla niego. To wtedy będę eksplorować, bo na ten moment to ja nie widzę większego sensu. Jeśli chodzi o to. Bo bez Charlesa nie mogę zbierać składników, a bez składników... Nawet skrzynek nie mogę otwierać. No to kurka. Nie eksplorujemy. Idziemy tam, gdzie nas grabcha. To jest otwarte? Nie, no to jest silniejsze ode mnie. No nie, myślałem, że jakąś gnatę znajdę czy coś, a tu nic nie ma. Towarzyszu majorze, zabezpieczcie obszar lądowania. Wejście jest zabronione, dopóki są tu obecne siły wroga. Tak jest, już się robi. What the fuck? Kto to do mnie mówi? Proszę, towarzyszu majorze, pośle po was inny. Znajdziecie mnie w sterowni, na najwyższym piętrze laboratorium. Kurka! Czy nie sięgnęli mnie? Szkórka pieczona. Jak mi sięgnęli, nie wiem. O! No to fajny wczyt. Mogę spitalać? Hehe, mogę. Powiem wam już teraz. Nie ma możliwości odlotu czy ucieczki z zakładu. Ale jak to? Kompleksem Mendelejew zarządza Nora. Uszkodzona sztuczna inteligencja. Zauważyłem. Czego chcesz? Nie, to wszystko nie tak. Czego chcesz? Wynoś się stąd! Chodźcie, proszę. Widzę, że uszkodziliście rękawice. Tak. Na czym to ja... A tak, kompleks Mendelejew znajduje się pod elektromagnetyczną kopułą Nory. Kolektyw nas nie widzi, więc jesteśmy odizolowani. Zero komunikacji i transportu. A babcia? Nie ma problemu z lataniem i wyklinaniem mnie. Zinaida jest wyposażona we wspaniałą technologię. Podejdźcie. Tutaj. Wypowiedziała otwartą wojnę Seczenowowi. I obawiam się, że to dla nas problem. Rozsiądźcie się, proszę, wygodnie w krześle. I połóżcie, proszę, tu lewą rękę, a ja w tym czasie wymienię manipulator polimerowy. Sekunda. Notki z laboratorium. Jest oficjalny Zina Pietrowa Mur. Murawiewa jest oficerą komunikacyjną, dołączyła do grupy Red Garden wrogów kolektywy, dawała szczególnych ostrożność, ponieważ ochronę o tym. Tak,
Tak czy inaczej, Arturze, nie ubóstwiaj maszyn. Czy są przydatne? Tak. Wydajne? Tak. Ale to tylko narzędzia. Nie mają rozumu. Ich wartość ewolucyjna jest równa zeru. Dalej musisz udowodnić, że rozum zapewnia jakiekolwiek szanse na przetrwanie, przyjacielu. Zawsze prowadzi w nieznane. A co jeśli to twoje myślenie jest niepotrzebne? Jak mówi Edik Amberian z Czełomieja. Człowiek jest jedynie ogniwem, którego natura potrzebuje, by wytworzyć koronę stworzenia. Szklankę koniaku z plastrem cytryny. A co to ma do rzeczy? Oczywiście żartował. Ale co jeśli jesteśmy tylko etapem ewolucji świadomych robotów, a rozum jest tylko narzędziem na ich mapie rozwoju? Jesteś mizantropem, Arturze. I nihilistą. Skądże znowu, Maksymie? Wierzę w to, co robię, ale nie stawiam się na piedestale. Może człowiek to tylko ślepa gałąź na drzewie ewolucji, która chciałaby być na szczycie. Może miejsce w koronie drzewa zniechęciło nas do dalszego rozwoju. To korona stworzenia. Skoro o tym mowa, może skoczymy do baru. Mam ochotę na kilka koron stworzenia w stylu Edika. To zróbmy jeszcze sobie tutaj ten fotel. I miejmy już to z głowy. Wolę mieć, kurde, jakieś Charlesa czy inne zastępstwo. I mógł zbierać normalnie surowce niż nie. Co do diabła? Bez obaw, majorze, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Czego chce babcia? Babcia. Ona chce Nory, Siri. Czy wiesz, że Nora jest właściwie autonomicznym zakładem produkcji broni? I dlatego Zinaida chce nad nią zapanować. A kukły? To też jej sprawka. Tak, Siri. Pułkownik Murawiowa przejęła centrum sterowania Mendelejewa i steruje, jak to określiliście, kukłami. Czyli kompleks blokują dwie psychopatki, tak? W punkt. Najpierw Nora rozstawiła kopułę magnetyczną, następnie Zinaida przejęła kontrolę nad robotami na powierzchni i próbowała zniszczyć Ezi. Ile czasu mnie nie było? Czy kolektyw już działa? 3 dni. Ale dzięki wam, Sergiu. Kolektyw 2.0 miał premierę na czas. I rośnie z każdą godziną, akceptując setki tysięcy ludzi na całym świecie. Dlaczego nie przechwyciliście babci Ziny, kiedy tylko oszalała? A wcale nie oszalała. Jest pułkownikiem kontrwywiadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i nadzoruje tajne rządowe centrum komunikacyjne kompleksu. Po prostu dołączyła do wrogów kolektywu. Weźcie sobie Alenkę. Spokojnie, to tylko czekoladka. To tym gorzej. Dlaczego jeszcze nie siedzi w kiciu? Centrum lotnicze pułkownik Murawiowej, Siergieju. Jej chatka to super nowoczesna militarna technologia szpiegowska. Ona jest ekspertką kamuflażu, więc nie da się śledzić jej domu nawet z mojego laboratorium. Dlatego nie spodziewałem się, że się tu pojawi. Jak się tu znaleźliście? Dlaczego nie wylecimy stąd w waszym laboratorium? Dowiedziałem się o awarii Nory, więc od razu tu wyruszyłem. To ona jest moim wynalazkiem. Jestem za nią odpowiedzialny. Ale nie zdążyłem ponownie uruchomić algorytmów kontrolnych, a błąd autoanalizy wszystko pogorszył. A teraz Nora
Nie pozwala mi naprawić popełnionych błędów. Uważa moje próby za przemoc wobec niej jako kobiety. Ale profesorze, laboratorium wydaje się nieuszkodzone. Zgadza się. Zgadza się. Nora nie może go zaatakować. Za to świetnie wykorzystuje swoje zakłócacze elektromagnetyczne, by wyłączyć silniki. Laboratorium dosłownie utknęło w polu magnetycznym jak w bagnie. A jakby tego było mało, to Nora zablokowała mój zdalny dostęp do jej interfejsów. A co z kukłami? To jakieś marionetki? To świetnie. Specjalna seria modelu 5W1R. Sonel bezpieczeństwa i konserwacji kompleksu. Kompleksu Mendeleja. To eksperymentalne prototypy były podstawą do stworzenia nowego, tajnego rodzaju neuropolimerowego robota ochronnego. Szlak. Wszyscy oszaleli. Po co jej ochroniarze z kamuflażem? Musi coś ochronić, Sergiej. Mendelejew to miejsce narodzin Nory. W głębi kompleksu jest jej mózg. Czy też serce, jeśli tak wolicie. Co więcej, opracowuje się tam najnowsze prototypy robotów. Są stworzone z niestałych polimerów. Okej, czyli moja rękawica działa. Co teraz? Od czego zaczynamy? Od przyjrzenia się robotom Coral, które zawierają algorytmy referencyjne Nory. W porządku. Wyciągnijcie teraz rękę. Plecione manipulatory neuronowe? To mi przypomina... Nie pamiętam. Całkiem niezła robota, prawdę mówiąc. Tak jak... Nie zapominajcie, Sergiej. Jestem naukowcem, ja nie posiadam modułów bojowych. Ale wasza rękawica ma standardowe wyposażenie, w tym skaner, telekinezę i sferę polimerową. Posiada również moduł komunikacji, więc mogę was prowadzić. Macie też możliwość ulepszenia sprzętu u Nory. O ile was nie odrzuci. Na pewno tego nie zrobi. Gdzie szukać tych robotów? W mojej gruszy znajdziecie informacje o wyglądzie i możliwościach korali. Ale musicie ich poszukać. W kompleksie. Zacząłbym na bagnach. Przez moją drogę ucieczki przerósł się buraw. Nie ma możliwości powrotu do Mendelejewa. Niedaleko stąd jest brama wejściowa. Nora jest zamknięta, ale wiem, gdzie zdobyć kod dostępu. Ja posłałem po niego ostatniego korala, ale musiałem go całkowicie wyłączyć, żeby Zinaida nie mogła śledzić jego magnetonu. Czyli ja przyprowadzam wam korala, a wy dajecie mi kod dostępu do Mendelejewa? W punkt. Już się za to biorę. Nowe umiejętności. To są umiejętności. U Nory może dokonać ulepszeń swoich umiejętności i oraz broni. No dobra. Czyli co, już mam wszystko? O, punkt save'u. Zapisywanie danych. Dobra, mogę zjechać tak z ciekawości na niższe piętra? No nie. Ale w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, więc cześć, czołem, nara i hej!